Cześć, witam na moim kanale. Czy to w elektryce, elektrotechnice, czy w elektronice, częściej lub rzadziej, trzeba coś po prostu przylutować. Dobrej jakości spoiwo jest oczywiście ważne, ale użycie odpowiedniego topnika może bardzo ułatwić lutowanie. Ale który topnik będzie dobry? Dzisiaj porównam 4 różne fluksy i używaną od bardzo dawna kalafonię. Będzie test na przewodach 2,5 mm², lince, skrętce, lutowanie do płytki drukowanej, elementy SMD i najtrudniejsze zadanie, BGA. No to zaczynamy. NC254. Koszt ponad 5 zł za gram, używam go od bardzo dawna do lutowania BGA. UV559. Koszt około 2 zł za gram. Znacznie tańszy, kupiłem go na próbę z ciekawości. RMA218. Koszt około 26 groszy za gram. Kiedyś używałem taśm rozlutowniczych tej firmy. Jestem ciekawy, jakim wyszedł flux. ZZ18. Około 18 groszy za gram. Kupiony z czystej ciekawości. Co można otrzymać za taką cenę? Różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym jest prawie 300-krotna. A dla porównania klasyka, czyli używana od 10-leci kalafonia. Koszt około 4 groszy za gram. Ceny, które podałem, są orientacyjne, tylko w celu porównania. Przy zakupie w Polsce bez kosztów wysyłki. Jak dobrze poszukacie, to pewnie znajdziecie taniej. Mi szkoda było czasu na szukanie czy czekanie na dostawę. Wszystkie topniki są nowe, otwarte nie później niż w ciągu ostatniego tygodnia. Jak wypadną tanie fluksy w porównaniu z drogimi w różnych zastosowaniach? Jak zestarzała się kalafonia i czy jej używanie nadal ma sens? Jak się sprawdzają te topniki w elektryce, elektrotechnice czy elektronice? Sprawdzę na przykładzie przewodu typu drut, linka, skręce, płytce drukowanej, elementach SMD i najtrudniejszy test, lutowanie BGA. Zapraszam. Pierwszy test, przewód typu drut. Powszechnie stosowany w instalacjach elektrycznych, 2,5 mm². Zaczynam od RMA218. Całkiem dobrze się nakłada i dobrze się lutuje. Połączenie jest prawidłowe i trwałe. Jest ok. ZZ18. Jest gęsty i trudniej się nakłada. Ale lutuje się już dobrze, a połączenie też jest trwałe. Poza tym większych różnic nie widzę. UV559. Tu zapach jest intensywniejszy, ale widać, że cyna lepiej się rozpływa. Może to mieć znaczenie w innych testach. I najdroższy, NC254. Zapach mniej intensywny i przyjemniejszy. Dobrze się nakłada, spoiwo się dobrze rozpływa, połączenie jest prawidłowe i trwałe. A jak wypadnie kalafonia? W przypadku drutu także udało się wykonać prawidłowe połączenie. Ale był to bardzo prosty test. Pewnie dlatego wszystkie topniki dobrze sobie poradziły, a różnice między nimi praktycznie nie były bardzo widoczne. Pora na troszeczkę trudniejszy test. Jak to będzie wyglądało w przypadku linki? Zobaczmy. RMA218. Łatwo się nakłada, wypełnia przestrzenie pomiędzy drucikami, spoiwo dobrze się rozpływa. ZJ18. W temperaturze pokojowej znacznie gorzej się rozpływa, ale podgrzanie pomaga. Lutuje się już gorzej, ale nadal można prawidłowo wykonać trwałe połączenie. UV559. Lutuje się podobnie jak RMA218 i lepiej niż ZJ18. NC254. Najłatwiejsze lutowanie, ale ze względu na cenę to jest znacznie droższe niż RMA218, a różnica w lutowaniu nie jest aż tak duża jak w cenie. A kalafonia też sobie poradziła i to całkiem nieźle. Pomimo wieku nadal jest bardzo użyteczna, a do tego tania.
Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku skrętki. Zobaczcie i sami ocencie. Tu praktycznie większych różnic nie ma. Wszystkie fluksy i kalafonia poradziły sobie dobrze. Ale jak widać, sama cyna też całkiem nieźle. Warto wspomnieć, że to dobrej jakości cyna już zawiera w sobie to. A co z lutowaniem drutu do... Też większych różnic nie widać. NC254 może jest najprzyjemniejszy w użyciu, ale pozostałe też... Pora na elementy SMD. Tu właściwie tańsze fluksy. Nie ma też aż tak dużych różnic w lutowaniu, jak w cenie. I najtrudniejszy. Do wylutu układu użyłem RMA218. Jest tani, a ze względu na konsystencję dobrze wpływa pod układ. Ale to dopiero wstęp do testu. Układ oczyszczony nakładem i rozsmarowywuje fluksy na rogach układu. Tu już widać różnicę. UV559 i NC254 najlepiej się rozsmarowywują, tworząc cienką warstwę. Tańsze wypadają. Tu, gdzie zastosowałem droższe fluksy, widocznie lepiej się układają kulki. Dobrze przylegają i utrzymują się na miejscu, czego nie można powiedzieć o tych tańszych. Kulki nie łączą się ze sobą, lutowanie też przebiega bezproblemowo. W przypadku RMA218 i ZJ18 nie udało mi się ani prawidłowo rozłożyć kulek, a próbowałem dwa razy, ani ich prawidłowo przylutować. Nie utrzymywały miejsca i sklejały się.
Dopiero w tym teście pojawiła się znaczna i istotna różnica. Tańsze fluksy po prostu się do takich zadań nie nadają. W lutowaniu w elektryce wszystkie fluksy się dobrze sprawdziły. Wybrałbym jednak RMA218 ze względu na konsystencję i cenę. Przy grubszych przewodach, gdzie użycie jest większe, po prostu szkoda droższego fluksy. Natomiast do kulkowania i lutowania BGA świetnie nadaje się i UV559 i NC254. Warto zwrócić uwagę, że tu zużycie jest znacznie mniejsze niż w przypadku elektryki i warto zainwestować w droższy fluks. Jeśli macie pytania albo uwagi, zapraszam do komentowania. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.